Dzień dobry, zapraszam na kolejny trening wyzwania. Popracujemy dzisiaj nad brzuchem i nad boczkami. Kolana do góry. Wydech, wydech. Proste plecy, napinamy brzuch i przyciągamy kolano. Jedna i druga. Jeszcze. Super. Otwieramy bioderko na jedną stronę. Tak samo do góry przyciągnij i mocno kolano do tyłu. I druga strona. Super. Ręce na wysokości klatki i skręcamy klatkę do tyłu. Hop. Biodra w jednym miejscu. To samo, ale ręce szeroko i pogłębiamy ten ruch. Nie robimy wymachów. Robimy teraz skłon do podłogi. Nisko rozciągamy plecy i powoli do góry i wyciągamy się do sufitu. I jeszcze. Dół i powoli góra, dół, powoli góra, jeszcze, super i lecimy truchcik 30 sekund. I skręcamy bioderka. Mamy proste ćwiczenia, 45 sekund praca, 15 sekund na zmianę ćwiczenia. Uwaga, lecimy na matę. Zaczynamy nożycami wysokimi. Chcę, żebyś miała klatkę lekko w górze. I lecimy góra i dół. I skupiamy się na pracy brzucha. Ręce sobie wygodnie leżą. Klatka lekko w górze i lecimy, hop, nogi proste. Jak będzie ciężko, to polepszuj się na łokcie. Spokojny oddech i równa praca. Jeszcze dawaj. Dwa, jeden, dobrze, uginamy nogi, zostajemy w tej pozycji, przyciągamy kolana do siebie i odkładamy nogi na ziemi. Kolano, klatka, start, hop i pięty na ziemi, ręce wzdłuż ciała i wykonujesz ruch z wydechem. Nie robimy tego na ilość powtórzeń, tylko równo, tak żeby ci było wygodnie. Masz na to 45 sekund. Pracuj najlepiej w rytm muzyki. Dobrze, jeszcze, jeszcze. Jeden, świetnie. Teraz przekręcamy się do boku i będziemy robić skłony do góry, na jedną stronę. Wydech i dół. Hop i dół. Uwaga, startujesz. Góra, dół. Góra, dół. Świetnie, kolana złączone. Hop i wracaj. Jak najwyżej, jak najwyżej. Góra, dół, góra, dół. Jeszcze dawaj, 10 sekund. Jeżeli ćwiczenia są łatwe dla ciebie, to możesz te 15 sekund przerwy ominąć
i po prostu pracować przez całą minutę. Świetnie. To samo na drugą stronę. Wygodna pozycja. I lecimy skłony. Kolana ugięte. I góra, dół. Zawsze robisz wydech. Wydech do góry. Wydech, wdech w dół. Wydech, wdech w dół. Jeszcze 10 sekund. Dobrze. Nożyce wysokie, ale będziemy trochę miały wolniejsze tempo. Czyli noga góra, dół, dół, góra, góra. Dłonie najlepiej pod pośladkami, pod pupą. Czyli kładziemy nogę i dostawiamy drugą. Ręce pod pupą. Całe plecy leżą na ziemi. Jeszcze, jeszcze, dawaj. Odcinek lędźwiowy, tutaj ten nad pupą, cały jest przyklejony do podłogi. Dobrze. Teraz nogi ugięte, podnosimy nogi ugięte, robimy skłon i odkładamy nogi na ziemię. Skłon i odłóż do kolan i wracaj. Dotknij łokciami kolan. Każdy we własnym tempie. Nie ma sensu się ćwiczyć, nie ma sensu się spieszyć w treningu na brzuch, nie o to chodzi. I wydech jak do góry. Jeszcze dawaj, 3, 2, 1, 0. Super. Będziemy przyciągać kolana i prostować je nad ziemią. Ręce proste z tyłu. Przyciągnij, prostuj, ale po skosie. Lekko do boku kolana. Stopy złączone. Odchylamy się do tyłu i składamy jak scyzoryk. Po skosie, kolana do boku, do jednej strony i do drugiej. Wydech, wdech, wydech, wdech. Świetnie. Wypychamy biodra do sufitu. Nogi proste i też staraj się robić to pod lekkim kątem. Dłonie pod pupą i uwaga, pod lekkim kątem do góry. Hop i wracaj. Nogi do góry, biodra do góry i lekki kącik. Dobrze. Lecimy nogi do sufitu. Pracujemy teraz nad dołem brzucha. Pięć sekund.
ostatnie ćwiczenie będzie w podporze. Pięknie. Deska. I kolano przyciągamy po skosie. Kolano przyciągamy do siebie, ale skosy. Pracuj. Trzymaj brzuch. Trzymaj. Jeszcze, jeszcze, hop. Hop. Dawaj, dawaj, dawaj. Plecy lekko zaokrąglone. Jeden, luz, mamy pół minutki na złapanie oddechu i powtarzamy całość. Jeszcze raz. 15 sekund. Zaczynamy nożycami. Pojedyncze nożyce. I uwaga, dłonie pod pośladkami. Lecimy dół, brzucha, dół, ćwiczymy. Ćwicz równo ze swoim oddechem. Nie wykonuj ćwiczeń tak na odwal się, tylko włóż to serce. Wykonuj dokładnie. Kontroluj każdy ruch, nawet najprostszy. 3, 2, 1. Dobrze. Kołyszemy biodrami, przyciągamy ugięte nogi do siebie, dłonie pod pupą. Dawaj, dawaj. I mocno. Trochę wolniej wracaj. Hamuj, kiedy wracasz biodrami. Odcinka lędźwiowego, żeby ciągle był na macie. Poza oczywiście momentem, kiedy odklejasz biodra. I super. Nogi do boku ugięte. I skłony boki. Dłonie za uszami. I lecimy góra, dół. I z wydechem. I wydech. Wydech. Bez pośpiechu. Rozciągnij brzuch i mocne spięcie. Rozciągasz i spięcie z wydechem. Jeszcze 3, 2 i 1. Brawo. Druga strona. I dawaj do góry. I mocny wydech. Wdech nosem i z wydechem ustami do góry.
Jeszcze 15 sekund. I 5 sekund do końca. Dobrze. Nożyce znowu wysokie. Tempo zwolnione. Nie kładź nóg na ziemi. One muszą wisieć w powietrzu cały czas. Już niewiele nam zostało. Wiem, brzuch mocno spięty. Mocno pali, ale to dobrze. Znaczy, że dobrze ćwiczysz. Najważniejsze, żebyś czuła mięśnie brzucha, a nie na przykład pleców. Pięć sekund. Super. Skłonę do ugiętych kolan i odkładamy dodatkowo nogi do ziemi. Mocny skłon. I dawaj. Jeszcze i 15 sekund. Pięć sekund. Dobrze. Siadamy, będziemy przyciągać kolana. Uwaga. I dawaj. Nogi złączone, stopy złączone. I przyciągamy do jednego boku, do drugiego. I 15 sekund jeszcze. Pięć sekund. Super. Bioderka do sufitu i deseczka. Dłonie pod pupą i wypychamy biodra do góry. Niewielki ruch, to naprawdę centymetr, dwa. I z wydechem, wydech, wracasz. Wydech, wracasz. I jeszcze, dawaj, dawaj. Już końcówka. Pamiętaj, lekki skos. Przekręcamy. Lekko biodra na boki. 5 sekund. Dobrze. I ostatnie ćwiczenie, deska i przyciągamy kolano po skosie do boku. Proste plecy, napnij brzuch, wygodna pozycja deski i skos, skos. Brzuch napięty. I mocno, mocno kolano. Wydech i wydech.
Jeszcze sepnij mocno brzuch. Jeszcze mocniej go ściśnij. 5 sekund. I ostatni. Super. Pięknie. Połóż się na brzuchu i parę sekund na rozciąganie. I do góry klatka. I biodra jak najniżej. I rozciągamy brzuch. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Super. Dziękuję bardzo. Daj znać w komentarzu, jak się ćwiczyło. Jest to wyzwanie, więc ćwiczymy 4 razy w tygodniu. Najbliższy trening będzie w czwartek. Do zobaczenia.